Mielczanie walczyli ambitnie, początkowo prowadzili. Jednak Mariusz Jurasik, grający trener Zabrzan, wiedział, jak obudzić swoich zawodników. Do przerwy był remis po 16, ale kolejne minuty meczu to przewaga drużyny z Górnego Śląska. Na parkiecie pojawił się Rafał Gliński, zagrał także Mariusz Jurasik. Gospodarzom zabrakło zmienników. Ostatecznie PGE Stal Mielec przegrała z Górnikiem Zabrze 30-39. Wiadomo, jeżeli gramy cały czas jedną siódemką, ciężko jest wytrzymać 60 minut na jakimś poziomie. W naszym klubie następują powoli zmiany, które pozwolą nam ten skład uzupełnić. Jedną z tych zmian ma być transfer Michała Krygowskiego. Mielczanie na razie na dnie tabeli. Szansa na wygraną w sobotę w meczu z Zagłębiem Lubin.